Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Lecimy z tematem. Słuchajcie, ostatnim razem tak naprawdę zostaliśmy znowu wpierdzieleni w obszar testowy przez GLaDOS, która no niestety powróciła do życia za winą tak naprawdę Whitley'a. No ale trudno, będziemy musieli sobie znowu poradzić z tymi testami, będziemy musieli sobie znowu z nią Don't let poradzić. that horrible person thing discourage you. It's just a data point. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Fajnie, bardzo, bardzo budujące, motywacyjne i w ogóle polepsza mój dzień. Takie gadanie. Obszar trzeci. Aha, bo zaczęliśmy rozdział drugi, tak, zapomniałem. Rozdział drugi mamy teraz już, więc całkiem fajnie. Oh shit! O, niestety, niestety powoli składa z powrotem to wszystko, GLaDOS. I zaczyna mieć to znowu ręce i nogi, co no nie jest takie dobre. Dobra, spróbujmy walnąć portal tutaj. Będziemy to w ogóle musimy doprowadzić. Na początek tutaj, tak? No to muszę gdzieś tam walnąć mniej więcej, nie? Ciach, i to nam teraz co dało? Otworzy nam tylko część przejścia, tak? Ha. Ja nie wiem, czy ja nie muszę się w ogóle najpierw jakoś tam dostać. Ja bym sobie wszedł tutaj, o. To może być lepsze, tak, bo tutaj mam jeszcze skrzynię. Zniszczę sobie kamerę. Tą skrzynię, tą skrzynię. Okej, mamy ją teraz tutaj. I ją bym musiał zabrać ze sobą prawdopodobnie tutaj w to miejsce, nie? Tak bym nad tym myślał. Więc weźmy sobie, walnijmy portal niebieski z powrotem tu. Zabierajmy tą skrzynię. I stąd myślę, możemy wymierzyć w to. Super. A ten promień możemy skierować już po Bożemu, tak bardziej. Jakoś tutaj, nie? A nie ten portal, fuck. Dobra, Congratulations, udało się. not on the test. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. O, co za suka, jeszcze patrzcie, jak nas obraża, że niby przytyliśmy, no masakra. Ona w taki chamski, mądry, cyniczny i bardzo flegmatyczny sposób nas obraża. To jest niefajne, ale z drugiej strony szanuję za to. Okej, dobra, kurwa, One kolejny. moment. You are navigating these test chambers faster than I can build them, so feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. To jest w sumie całkiem dobry znak, że przechodzimy to szybciej niż ona jest w stanie to zbudować. To może wróżyć dla nas tylko i wyłącznie tyle, że przyjdzie moment, kiedy będzie jakaś luka gdzieś, nie? Przynajmniej powinien przyjść taki moment i wtedy to jest nasza szansa na ucieczkę. Dobra, tam mamy jakiś przycisk, który rzuca kostkę, prawdopodobnie tą będę musiał ją złapać, czyli i tak trzeba się tam dostać, obstawiam. I potem skierować jakoś. Co? Dobra, zobaczymy. Na początek trzeba przejść tutaj i prawdopodobnie złapać kostkę, nie? Co? Aha, ona jest tu, dobra. Myślałem, z tamtej perspektywy wyglądało to, jakby ten tunel był tutaj i chciałem łapać tą kostkę w locie, nie? Takie miałem myślenie. Dobra, tylko co mi to na razie dało? Że mam tą kostkę? Możemy w sumie zobaczmy. Jak walniemy tutaj portal, to już w sumie i walniemy sobie portal tutaj. Ała, ała, sorry. Dobra, to przyjechało, tak? I teraz co?
Ja się muszę na to dostać, tak? Tylko zaraz, tu mam niebieski. Jak teraz to zniszczę, to to staje w tym miejscu, ale dobra, 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 spoko, skoro tak, to niech to dojedzie tam do tamtego punktu i potem będziemy musieli się pozbyć tego portalu. Dobra, może myślę dobrze w miarę, ale tego jeszcze nie jestem pewien. Dobra, stanęło w tym punkcie. My idziemy sobie wejść tutaj na to. Będziemy musieli chyba to przeskoczyć, nie? Dobra. I z powrotem. O fuck, fuck, fuck. Dobra, spoko, spoko. Bo chciałem tak właśnie obronić się przed tym laserem za pomocą tej kostki. Dobra. But for the record, you don't have to go that slowly. Waddle over to the elevator and we'll continue the testing. Jezu. Jedną komorę sobie zrobiłem, testowam wolniej i od razu się mnie czepia. Co za kobieta. Naprawdę. Gra jest na dysku SSD, więc całkiem sprawnie się wczytuje. Chociaż i tak da się zauważyć, że sporo tych obiektów musi być tutaj załadowanych. Coś tu nowego? Coś nowego. Ta jakaś taśma produkcyjna tu była? A że jak powstaje coś? O, to może być ciekawe. Już były w pierwszej części takie chyba rzeczy, które nas wybijały. Oh fuck! Okay. This next test involves the Aperture Science aerial faceplate. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could not. Good luck. Shit. O nie, patrzcie. Ona to już powoli naprawdę naprawia. Niedobrze, a w ogóle tamto coś tam stało, tak przesunęła te kostki, to było właśnie mniej więcej jak ja sprzątam swój pokój. Dobra. Co to jest? Spróbujemy wejść na to. Okej, jestem tutaj. I co, kostka będzie spadać gdzie? I ona się odbija, tak? To ja muszę ją w powietrzu złapać. No dobra, spróbujemy to zrobić, ale najpierw się pozbędę tej kamery. Aj, było blisko, było blisko, było blisko, jeszcze raz. Dobra, mamy to. Ciężkie to było w sumie na padzie, ale dałem radę. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. Mało mnie obchodzi to, czym oddycham tak długo, jak oddycham. Taka jest prawda. Szybko nam idą te komory testowe. Ciekawe, jak długa jest ta gra właściwie, bo let's see what the next test is. Oh, advanced aerial faceplates. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass by myself. O nie, jak mi kurwa przykro, naprawdę. Co tu się dzieje? No, niepokojące jest to, że powoli to zaczyna wyglądać znowu w miarę. Oh fuck. Shit. O, w dupę. Dobra, chyba miałem tutaj to postawić, nie? Aha, muszę w powietrzu, muszę w powietrzu postawić dwa portale?
To może być niepokojące, wiecie? Chyba, że sobie je teraz postawię już, nie? Teoretycznie. O, super. Już myślałem, że będę musiał w powietrzu dwa razy ciachnąć portal. Co byłoby wykonalne, ale nie jestem pewien, czy na padzie. Naprawdę na padzie mi się super gra, bo jest cichy, jest poręczny, ale jednak... Na klawiaturze byłoby to łatwiejsze. Co? O, mogę przybliżyć sobie, tak? A co robi lewy bumper? Nic. Zobaczcie, mogę sobie przybliżyć i się porozglądać, okej. To zrzuca kostkę, tak? Tylko gdzie ta kostka jest? Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers, so sometimes there's still trash in them, standing around, smelling and being useless. Fuck. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Ja mam łapać kulę, czy nie? You don't have to test with the garbage. It's garbage. Press the button again. A może ja chcę tą kulę? Może ona mi wystarczy? Co to jest za... To jest płyta, serio? No dobra, płyta też może być. Tylko co ja mam zrobić właściwie? A to są te śmieci wszystkie, no dobra. Skoro każe mi jeszcze raz. A tam jest do postawienia ten. Oh fuck. Mam to. I teraz co? Muszę... A okej, okay, tu mamy... To. Tylko muszę zapewne tylko rzucić samą kostkę, nie? To tak sprawnie muszę ją rzucić, żeby trafić w miarę. O, dobra. Aha, no tak. Zapomniałem. Udało się? Udało się, dobrze. Ledwo. I was actually talking about you, and I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head, which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Dobrze, to jest taki typ po prostu osoby, która zarzuci żartem, wie, że jest nieśmieszny i musi wyjaśnić jeszcze. Bo liczę na to, że może będzie śmieszny. Startled by loud noises. I'm sorry, I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Czysta złośliwość, po prostu czysta złośliwość. Ale dobra, GLaDOS, rób sobie co tam chcesz. Gadaj do woli. To jest ta kostka. Oh, did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Go ahead and grab another one. Co za sucz. Pewnie znowu to samo, nie? Nie, już myślałem, że... O! No. I fizzled that one too. Oh well. We have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Tylko co ja mam z tym zrobić? O! Wheatley był znowu. Okej, okay, Wheatley, czyli... Śledzi on nasze działania dalej. Czyli co, muszę tutaj... Teraz usunąć ją. Papa kostko. Okej. I teraz co? Pewnie muszę sobie walnąć portalik tutaj i skoczyć, nie? Prawdopodobnie tak. Wzium. Aha, tylko teraz nie mam kostki. Shit. To może... Okej, okay, okej, okay, zaraz, to jest już proste w sumie teraz. Jeszcze raz po prostu z nią skoczymy teraz. Okej. Okay.
spoko. A i teraz jeszcze jedna taka akcja, dobra. Fajne są te zabawy bardzo z lataniem, podobają mi się mega. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. Chciałabyś, jasne, że spróbuję wziąć tą kostkę, tylko stąd już jej nie sięgnę, nie? No kurde, boję się, że jak, nie wiem, jakbym chciał, to jej nie dam rady wziąć. Więc olewamy sprawę. A rzeczywiście, zepsuło się to pole tutaj. No to jeszcze raz, to windy. Cały czas zjeżdżamy w dół, to jest mega niepokojące. Okej, tu jest taśma produkcyjna. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. 8. Wow, co? Oh no, the turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. There, if you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Mhm, okej. No przez to nie dam rady rzucić zdecydowanie. Ale tutaj już jakbym się postarał, może coś, czy nie? Zaraz, w ogóle obczajmy. Ten laser musimy doprowadzić do tego, nie? I musimy mieć jakieś dogodne miejsce do rzucenia portali, ale jedynie takie miejsce jest tutaj. A ja mogę tu wejść w ogóle, Boże, jestem idiotą. Czy ja sam mogę tutaj wejść? I teraz tak, co my tu mamy? Tam spadła taka kostka. Powiem, jak to przez to... Aha, nie ja nie mogę z nią przejść generalnie. Także przydałoby się tutaj przetransportować teraz w jakiś dogodny sposób. Mianowicie walniemy sobie portal tutaj. I jakoś z wyskoku jakoś tam może, nie? Jeszcze troszkę. Dobra, super. I bierzemy to tutaj. Tylko moment, muszę troszkę z innej strony to złapać. Bo mnie poparzy, a tego byśmy, ała kurwa, nie chcieli, nieważne. Okej. No, muszę wrócić tutaj właśnie, tędy chyba, bo... Chociaż nie, nie zniknęłaby ta kostka już, także nie musiałem wracać portalami, ale na wszelki wypadek, czemu by nie? No i co, kurwa, Gladys, poradziłem sobie bez twoich wskazówek? Okej. Coś tu się rusza cały czas, nie? Właśnie. To chyba nie pasuje tu. Mogę na to wejść? Okej. Whitley. I'm back. The aerial
wave plate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? There, try it now. Kurwa, nie. This plate must not be calibrated to someone of your generousness. I'll add a few zeros to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. No nie. You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. No i chuj, przepadło. Whitley mógł przejść w sumie do rzeczy, bo tak to rozgadał się chłopak i nic się nie dowiedzieliśmy ostatecznie. Muszę walnąć sobie tutaj drugi. I jeszcze raz. Super. Ale dobrze, jest Whitley. Mamy chociaż jednego sprzymierzeńca w tym piekle. Jakoś tutaj muszę doprowadzić, tak? Kurwa, skąd ten laser niby? A tutaj jest. A to zaraz. To ja tu będę potrzebował kostki, nie? Prawdopodobnie. A kostka będzie tam. Czyli muszę się tutaj dostać jakoś. Czyli muszę tutaj walnąć jeden portal. I zeskoczyć jakoś stąd zapewne. Albo nie. Albo tutaj damy, nie? I wyskoczymy. Powrócimy sobie do tego. Super. Tylko... No właśnie, chuj. Teraz muszę tutaj jakoś. Czy to wystarczy? Czy ta wysokość będzie wystarczająca? Okej, jest. Super, mamy kosteczkę. I teraz z powrotem jakoś... Nie wiem, czy to wystarczy tutaj? Nie wystarczy. Tutaj trzeba już jednak... znowu wykorzystać to. Tą trampolinę naszą. Tak też więc zróbmy. Dobrze, mamy kosteczkę. Ustawiamy ją tak tutaj na to. Teraz możemy sobie tutaj strzelić portal. I po drugiej stronie dokładnie tu. Ciach. No dobra, tylko w sumie chuj, bo teraz nie wiem jak się tam dostać znowu. Ale to zaraz, nie, dobra, możemy się tam dostać tak naprawdę. Tylko musimy sobie zostawić portal tutaj. Nie, nie możemy tak zrobić, dobra. Spoko, spoko, spoko. Musimy po prostu będąc już na górze wykorzystać to działko dopiero. Oła, kurwa. Look at you, sailing through the air majestically, like an eagle, piloting a blimp. Okej. Co się wzięło, nie wiem, na epitety. Okej. Enjoy this next test. I'm going to go to the surface. It's a beautiful day out. Yesterday I saw a deer. If you solve this next test, maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room. And I'll tell you about the time I saw a deer again. To jest suko. Nie szalentał, że mnie jeleniem. No dobra, co my tu mamy? Za wiele zdążyć nie zrobimy, bo już za chwilkę końcówka odcinka. Ale widzę, że jakoś tą kostkę trzeba będzie zdobyć, tak? To mogę łupnąć teoretycznie tu portal. Tym się wybijemy gdzie? Tutaj, dobra, okej. Okay. Czyli chyba nie do końca, tak? Ała. Trzeba by się jakoś pozbyć tego, wiecie? Ale dobra, tutaj pokombinujemy sobie, co trzeba będzie zrobić w następnym odcinku. A póki co dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Heja!